Proszę Państwa, bywają Państwo, podobnie jak ja, na urodzinach, imieninach, jubileuszach i oczywiście co tam słyszymy? Albo huczne, albo kameralne 100 lat. Śpiewamy to i właściwie nie wiem, czy się zastanawiamy nad tym, że tak naprawdę to chcemy sobie, tak życzymy sobie wzajemnie dodatkowych lat na koniec życia, wcale nie na początek. No i mamy za swoje. Ponieważ dzięki postępom medycyny i modzie na zdrowy, a więc długowieczny styl życia, faktycznie te życzenia się spełniają. Żyjemy coraz dłużej. Już dobiegamy średniej wieku 80 lat, przynajmniej kobiety, a 90 i ponad wcale nie należy do rzadkości. Lata latami. Nie jest to problem. Ale z wiekiem zanikają funkcje umysłu najpierw, całego ciała, niekiedy jeszcze wcześniej. No i mamy zmartwienie, ponieważ wraz z tym przychodzą choroby degeneracyjne, geriatryczne. Nie lubimy o tym mówić. Ja sama nie cierpię. Dzisiaj to robię wyjątek dla Państwa. Już budzą grozę takie słowa, na przykład na A, Alzheimer. Moją na pewno. Albo na D, demencja. Albo jest jeszcze trzecie słowo, na N, niedołęstwo. Makabra. Słusznie budzą one grozę, ponieważ wprawiają one człowieka w najbardziej mroczną kondycję, z której nie ma wyjścia z powrotem na światło, do normalnego życia. Co wtedy? Wtedy jest sposób. Dobrze mieć dużo pieniędzy albo dużo dzieci. Ponieważ te dwie rzeczy, pieniądze i dzieci, są jedyne, aby zapewnić troskliwą opiekę, ciągłą, osobom tracącym stopniowo sprawność i samodzielność. Na szczęście bardzo wielu starszych ludzi cieszy się długo, całkiem nie najgorszym zdrowiem. No ale zdrowie to nie wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia. W starszym wieku jest jeszcze inny problem. Ten problem nie jest zdrowotny, ale bardzo poważny. Jest to tęsknota. Tęsknota do własnych dzieci, które tymczasem ze swoim życiem oddalają się, niekiedy bardzo daleko od swoich rodziców. W jakimś sensie się z tym utożsamiam. Mam dorosłe dzieci, nawet mam jednego dorosłego wnuka i naprawdę czuję już przedsmak tej tęsknoty, chociaż ciągle jeszcze prowadzę aktywne życie, dużo pracuję, mam różne ciekawe pomysły, na przykład dzisiaj, jak widzicie Państwo, ale mimo wszystko naprawdę wiem, o czym mówię. I nie należy do wyjątków. Z sondaży wynika, że połowa Polaków nie zajmuje się swoimi starszymi rodzicami. A z drugiej strony, na zlecenie ONZ prowadzone są ciągłe badania Global Age Watch. Wykazują one, że Polska znajduje się na 87. miejscu na 91 państw, czyli na szarym końcu, pod względem opieki zdrowotnej dla starszych osób. Te dwa fakty. Z jednej strony dzieci napominają, z drugiej strony państwo niewiele robi. Nawet jak o tym teraz mówię, to czuję wstyd. A jednocześnie w naszej kulturze bardzo wielu rodziców, a w szczególności matki, Państwo pewnie to na własnej skórze odczuwają niekiedy,
nie potrafią żyć inaczej niż życiem swoich dzieci, dla swoich dzieci. Mądre to czy niemądre, dobre czy niezbyt, to jest inna sprawa, ale fakt jest faktem i trzeba się z tym liczyć. I zwłaszcza, w szczególności, gdy dzieci wyprowadzą się z domu i te osoby przychodzą na emeryturę. Te dwa fakty wyznaczają granicę dla bardzo wielu osób, poza którą jakość życia gwałtownie się pogarsza. Kończy się praca dla społeczeństwa i ta dla rodziny, dla dzieci i wtedy cały dotychczasowy sens i cel życia może zniknąć. W pustym domu zaczynają królować samotność, pustka, nuda, depresja, ale samotność jest najgorsza, ponieważ wraz z nią przychodzi piekło. Jest to poczucie, że się jest nikomu niepotrzebne. Spójrzmy prawdzie w oczy. Polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie. Już w tej chwili osób po 60 mamy 6 milionów. Z każdym rokiem ich przybywa. Będzie ich na pewno coraz więcej. Za kilkanaście, no najwyżej za kilkadziesiąt lat prawdopodobnie. Po prostu zabraknie młodych, gotowych podać tą symboliczną szklankę herbaty seniorom. Co oni wtedy poczną? Zaraz. Przepraszam bardzo, jacy oni? Zapytajmy raczej, co wtedy poczną dorosłe dzieci swoich starszych rodziców. Same przecież staną się starszymi rodzicami swoich dzieci. Nawet niewielką pociechą jest fakt, że inni też borykają się z tym problemem. Różne kraje rozwiązują to w różny sposób. Przede wszystkim bogatsze kraje stać na wysokie emerytury. A ja nawet jadąc tutaj, w taksówce, słyszałam w radio, że ani OFE, czy tam drugi, czy trzeci filar nam wysokich emerytur raczej nie zapewnią w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. No i mamy klops. Po drugie, w wielu krajach już istnieje gęsta sieć domów dla seniorów. Oferują one nie tylko opiekę medyczną i pielęgniarską, nie tylko godziwe warunki bytowe, ale atrakcje kulturalne, towarzyskie, nawet wycieczki zagraniczne. Znowu z tym wiążą się emerytury. Już wspomniany ten Global Age Watch podaje, że dziś seniorom najlepiej jest w takich krajach jak Szwecja, Dania, Norwegia, Islandia. No i znowu, sami wiemy, że nam jeszcze bardzo, bardzo daleko do nich. Słyszałam, że w Polsce jednak, wprawdzie nie my, ale ktoś z zewnątrz, Zakon Kawalerów Maltańskich ma zamiar zainwestować w budowę sieci takich luksusowych domów dla osób starszych. No i dobrze, tylko obawiam się, że prawdopodobnie niewielu będzie na nie stać. Jest to projekcja w przyszłość współczesnych społeczeństw. Polska do nich też należy. Jesteśmy krajem najszybciej starzejącym się w Europie. I ten problem może być dla nas nie do rozwiązania. Ale jest jeszcze inny sposób, prawny. Są kraje, Polska zresztą też podejmuje w tej dziedzinie kroki, które na młodsze pokolenie nakładają obowiązek świadczeń na rzecz rodziców, starszych rodziców. Świadczeń zresztą nie tylko materialnych. Na przykład w Chinach w tym roku uchwalono prawo zobowiązujące dzieci do kontaktowania się
co najmniej raz na tydzień z rodzicami, którzy ukończyli, uwaga, 60 lat. O, ktoś to słyszy i już słyszę, jak komentarz pójdzie. O, to jakiś chiński totalitaryzm. Ja myślę, że nie. Myślę, że jest to naprawdę głęboka mądrość, godna samego Konfucjusza. Wszak ani pielęgniarka społeczna, ani darmowy bilet do kina nie wypełnią pustki, gdy ktoś czeka i czeka bez skutku na znak życia od własnego syna albo córki, albo wnuku. To jest problem, który prawdopodobnie będziemy długo jeszcze szukać rozwiązań, szukać sposobów na to, żeby się udało jakoś z tego wybrnąć. Myślę jednak, że samym rządom i parlamentom nie uda się. U kresu życia nic i nikt nie zastąpi autentycznej bliskości. Jak pięknie można towarzyszyć osobie tracącej z powodu wieku i choroby sprawność umysłu, ciała, psychiki, pokazał niemiecki reżyser David Sieveking w filmie o swojej matce chorej na Alzheimera. Film Nie zapomnij mnie został zasłużenie wyróżniony, nagrodzony przez widzów i przez krytykę. Wszyscy podkreślają, że jest to jeden z najpiękniejszych filmów o miłości. Ktoś napisał: David Sieveking stworzył obraz, w którego centrum uwagi znajduje się nie choroba, lecz człowiek zapadający na nią wbrew własnej woli. Bardzo trafne spostrzeżenie. Może więc dzieci starszych rodziców zaczęły odnosić się do nich nie przez pryzmat spraw do załatwienia, problemów zdrowotnych czy materialnych, czy jakichś sytuacji kryzysowych, tylko w taki sposób, aby znaleźli się oni w centrum uwagi i poczuli się jak osoby, jak ojcowie i matki, którzy swoim dzieciom dali życie. Możliwe, że nie zawsze byli najlepszymi opiekunami, przewodnikami, wzorami. Na zawsze jednak pozostaną rodzicami. Tego daru życia nie przebije ani wartość kariery, ani wartość bogactw, no a już tym bardziej wartość kumpli czy przyjaciółek. Na rozproszenie rodziny, bo cały czas trochę o tym mówię, złożyło się wiele zjawisk, ale nawet o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Chcę powiedzieć, że to wielka szkoda, że mało kto dzisiaj czuje się w swojej rodzinie zespoloną częścią wielopokoleniowej całości. Coraz więcej ludzi przypomina samotne planety z kilkoma satelitami, które krążą po ludzkim kosmosie w poszukiwaniu czego? Miłości, przyjaźni, bliskości i przynależności, a jednocześnie tak niefrasobliwie pozwalają zrywać się więzom, tym pierwotnym więzom z najbliższymi, również ze swoimi rodzicami. Czasami w potrzebie powierzają opiekę nad nimi Larysą czy Oksaną z Ukrainy. I dobrze, w porządku, jeżeli głównie o taką pomoc chodzi. Wiadomo jednak, że nie tylko o taką. A gdybyśmy tak dopuścili do głosu empatię, to uczucie najważniejsze w relacjach z bliskimi, z ludźmi w ogóle.
Życie jest ulicą jednokierunkową. Nikomu nie uda się z tej drogi zawrócić, ani zacząć nagle pod prąd iść do coraz młodszego wieku. Wiadomo, że pewnego dnia znajdziemy się w roli starszych rodziców. Ten dzień może nadejść bardzo szybko, niespodziewanie, ponieważ z wiekiem czas przyspiesza. I wtedy poczujemy, jak bardzo ważne było to, co zaniedbaliśmy. Poczujemy smutek, melancholię. Gdy jednak uda nam się zawczasu o tym pomyśleć, to wróci to do nas. Wróci w postaci nie jednej premii, tylko kilku. Po pierwsze, miłości od miłości nie ubywa, tylko przybywa. Po drugie, wyzwalając się z tego poczucia niespełnionego obowiązku, poczujemy ulgę. I ta ulga będzie darem dla samych siebie, dla własnego poczucia wartości. Wśród moich pacjentów bardzo wiele osób ma duże trudności z poradzeniem sobie z tymi wyrzutami sumienia wobec potrzebujących rodziców. Ten dylemat godzenia potrzeb własnych i swojej rodziny z potrzebami starszych rodziców przeżywa właściwie każda wrażliwa córka i syn, córka w szczególności. Jest to temat, z którym mierzy się każdy na którymś etapie życia. Jest jeszcze inna premia, jeszcze dodatkowa, za okazanie troski starszym rodzicom. Pokażemy naszym dzieciom, czym jest rodzinna więź. Damy też szansę wnukom w przyszłości, żeby również nauczyły się uczestniczyć w tej współodpowiedzialności jeden za drugiego w dobrej rodzinie. Jest to jedyny kierunek, który może nam pomóc w ten sposób odrodzić pierwotny i najgłębszy sens dobrej, wielopokoleniowej rodziny. Pomyślmy o rodzicach. Pomyślmy też o sobie. Nie szykujmy dla siebie podobnego losu. Jesteśmy za to odpowiedzialni wobec naszych dzieci. Chcemy je przecież nauczyć miłości i odpowiedzialności, a nie egoizmu. Zacznijmy od dziś, od zaraz. Możliwe, że jest to jedyny sposób, przynajmniej mnie przychodzi jako jedyny do głowy, żebyśmy jako ludzkość przeszli przez życie od początku do końca, kierując się nie tylko wygodą, nie tylko rozumem nawet, ale także sercem.